zalety elektryka w Warszawie w godzinach szczytu. I nie tylko w godzinach szczytu. Nie mamy godzin szczytu, mamy ledwo 12 przekroczoną. Śmigamy bus pasem i połykamy cały korek w mgnieniu oka. Także to są, póki ta ustawa jest ważna, obowiązuje do stycznia 2026 roku, rewelacja. I dlatego też poważnie zastanawiam się sam nad wyborem prywatnie dla siebie auta elektrycznego ze względu na całe godziny oszczędzonego czasu tygodniowo kursów do miasta z mojego Wygwizdowia, bo ja się przeprowadziłem na granicę Warszawy, więc teraz, no znaczy jestem jeszcze w Warszawie, no ale to stamtąd ileś kilometrów, co najmniej 5 km w jedną stronę i 5 km powrotu. 10 km mogę zyskać na pasie dla autobusów, mając auto elektryczne. To jest ogromna, ogromna różnica w czasie, jak się w spalinówce stoi w korku. A teraz zaprezentuję Wam, jak wygląda kamera cofania w tej elektrycznej Hondzie i jak bardzo ułatwia wyjeżdżanie z takiego parkingu, gdzie za nami jest ulica, którą pędzą na tej drodze 70 na godzinę prawym pasem, spokojnie, jak niektórzy 80 też mogą pomykać. Dajemy wsteczny i zobaczcie, dzięki temu, że mamy szerokokątny kadr, to widzimy, czy coś jedzie. Oczywiście nie jest to tak perfekcyjne, jak widoczność przez szybę, jakbyśmy mieli możliwość, ale widzicie, jedzie. Już widzę, że z daleka jadą, pędzą prawym pasem samochody, kiedy tu, przez ramię, no kompletnie nic nie widać. Kompletnie nic nie widać. Więc ta kamera bardzo ułatwia. No i teraz bezpiecznie widzę, że możemy, no nie możemy, bo jedzie rower chyba, albo coś tam jedzie, no właśnie. I dzięki temu, że zobaczyłem, nie wyjedziemy. No to poczekamy jeszcze chwilę. No znowu jadą, ale daleko. Dobra, możemy bezpiecznie wyjechać. I jedziemy. Także przydaje się. Cześć, zapraszam Was na test pierwszego elektrycznego SUV-a Hondy. Biorąc pod uwagę to, że auta elektryczne nie wzbudzają zbyt wielkich emocji, a przynajmniej tych pozytywnych, i ich oglądalność, odkąd robię testy aut spalinowych i aut elektrycznych, jest no, dość słaba, nie będę przesadzał z długością tego materiału. Chcę Wam po prostu opowiedzieć w miarę sprawnie o tym samochodzie, bo pewnie i tak zbyt wielkiego zainteresowania nim nie będzie. Ale na pierwszy kontakt powiedzmy sobie, jak ten samochód wygląda. A wygląda bardzo fajnie. Uważam, że wizualnie nie ma się czego wstydzić. Jest to samochód, który ładnie jest narysowany. Nie mamy tylnej klamki widocznej na karoserii, tylko jest tutaj schowana, jak w wielu mniejszych autach, jak choćby poprzednia wersja Suzuki Swift i różnych innych tego typu konstrukcji, kiedy mamy aerodynamiczny tył auta, bardzo taki elegancki. Podoba mi się to, ładnie to się komponuje z tyłem samochodu, a sam tył też bardzo fajny, z tą belką świetną przechodzącą przez całą klapę. Ładnie się auto w tym białym kolorze z podświetloną belką prezentuje. No i koła, które mamy, to 225/50 R18V Continental Ultra Contact UC6. Z tyłu tarcza jest niewentylowana. Lusterka w kolorze czarnym, bardzo fajnie wyglądające razem z tą czarną częścią samochodu, z tym dachem, panoramą, którą zaraz Wam pokażę. No i z przodu port do ładowania, duża klapa, która się odsuwa. Będziemy często to auto ładować, ten samochód wymaga ładowania. Wybaczcie, że tracę głos czasami, ale jest tu chyba z 50 stopni w tej chwili. Założyłem kapelusz na głowie, wyglądam jak kretyn, jak idiotan, ale nie musicie mnie oglądać. Ledwo mogę zebrać myśli, ponieważ jest Afryka, Afryka dzika. Ale przejdźmy do wnętrza. Wnętrze wygląda nie gorzej niż auto na zewnątrz. Bardzo fajnie zostało zaprojektowane. Dzielona część przeszklonego dachu z maskownicami tylnej części, co
zaraz Wam pokażę, w bagażniku są dwie zasłony, można sobie ten dach zasłonić, a część przednią możemy zasłonić ręcznie, pyk, mamy taką przesuwną część szyberdachu, właśnie to mój atrybut, żebym udaru nie dostał, zleciał mi właśnie z czacharki. Mamy panel, który jest standardowy, niczym się specjalnie nie wyróżnia. Wszystko ładnie jest skręcone, zmontowane, w czasie jazdy nic nie trzeszczało. Tu mamy taki, powiedzmy, dyfuzor. Wybieramy sobie, albo zamykamy nawiew kompletnie, albo rozprowadzenie jest takie bardziej centralne, albo takie rozproszone tego powietrza, także też fajna rzecz. Tu mamy ciemniej, jaśniej, jeśli chodzi o przyrządy, otwieranie portu ładowania, kontrola trakcji, otwieranie bagażnika. Ważne, że LEDy możemy sobie ustawić od 0 do 3, 3 pozycje, także manualna regulacja świateł mijania, co na pewno wielu ucieszy, bo z tymi automatami to różnie bywa. Pozdrowienia dla pewnego jegomościa z Suzuki Swift jako prywatnym autem. Tam właśnie ta automatyka świateł w nowym Suzuki, już właśnie zwróciłem na to uwagę, w nowym modelu Swifta akurat wspomniałem, więc powiem, jest już manualne ustawianie wysokości LEDów, a w poprzednim schodzącym Swifcie nie było, była automatyka i to trochę tam potrafiło się skaszanić. Z tyłu mamy podłogę płaską, jest to zaleta auta elektrycznego. Jest tak potwornie gorąco, że wybaczcie, nie będę tu wchodził, zresztą w widok mnie włóczy kija w sumkowym kapeluszu mało kogo chyba by uradował, więc możecie mi zaufać. Fotel, w którym spokojnie się mieszczę, 186, sam za sobą usiądę bez większego problemu. Trójka dzieci z tyłu na wcisk totalny wchodzi, oczywiście nie wszystkie w fotelikach, bo to by było nierealne, ale mam w różnym przedziale wiekowym dzieci, więc nie wszystkie muszą w fotelikach jeździć. Otwieranie nogą. Logo E2NY1, bo tak się w dziwnym szyku liter dziwnie nazywa to auto, no ale tak sobie Honda wymyśliła. Tu jest firmowy case na ładowarkę sieciową, tu mamy kabel mocowy, no i tu wspomniane te właśnie maskownice, którymi możemy sobie zaklajstrować w potwornym upale tą część panoramy nad głowami pasażerów jadących z tyłu. Pod spodem tu mamy tak. Co tam mamy? Jakiś schowek jest, bo tutaj nawet wiozłem ładowarkę. O, zobaczcie, gaśnica, taki haczyk do zaczepiania. Ogólnie bagażnik nie rozczarowuje, szczególnie na tle bagażnika Hondy ZR-V, którą niedawno dla Was w obszernym, bardzo obszernym materiale testowałem, recenzowałem. Wiecie co, może sobie darujemy, no, można sobie ustawić to. Widać, że w dwóch poziomach, niższym teraz jest, można też wyższym. No i wysokość klapy. Moi drodzy, w kapeluszu, no nie zmieszczę się tu, ale nawet bez kapelusza też bym się nie zmieścił, także, a jest to, zawsze testuję w najwyższym możliwym punkcie otwarcia i się nie uda. Zamykamy. No i co? I to chyba z tej szybkiej prezentacji na zewnątrz w afrykańskim skwarze. Myślę, że będzie wszystko. Nawiewy na tył są, podłokietnik jest. Taki mocno opadający, lądujący na siedzisku. Pas dla środkowego pasażera, to na co zawsze narzekam, bo po prostu tego nie lubię. Musimy sobie tutaj mocować w tym uchwycie. No i dynda nam taka linka, no jak używamy często. No ja wolę mieć zawsze w kanapie. Znacie moje zdanie, jak oglądacie testy. Oświetlenie też LEDowe. Przedziału pasażerskiego z tyłu nie będzie ciemno, jak we wspomnianym Swifcie. Troszkę takie właśnie bolączki w samochodach tańszych. Tańszych jak tańszych. No, nowy Swift tani nie jest bardzo autem, ale na tle takiej Hondy no jest nadal tani. To brak oświetlenia tylnej części przedziału pasażerskiego zawsze troszkę boli. Tutaj cała instrukcja, zoptymalizuj czas, który spędzisz z E2NY1, używaj trybu jazdy ikon, żeby zoptymalizować wydajność jazdy, tryb jazdy ustawiasz module znajdującym się w konsoli centralnej obok wybieraka skrzyni biegów, proszę bardzo, wybieramy skrzynię biegi i drive mode selector mamy tu. W umiarkowany sposób korzystaj z systemów grzewczych, oczywiście najlepiej w ogóle, korzystaj z funkcji podgrzewania foteli kierownicy, super, że mamy, to wiecie, że jestem fanem, aby utrzymać odczuwalną temperaturę, grzany wieniec kierownicy najlepsza opcja, szczególnie na zimę, utrzymuj umiarkowaną prędkość, bla bla bla, dostosowaną do warunków panujących na drodze, unikaj długich okresów przyspieszania, przeprowadź wstępne ogrzewanie kabiny w trakcie ładowania. Na odwrocie znajduje się lista, jak to wszystko zrobić, bla bla bla. Możemy sobie to opuścić. Moi drodzy, jeszcze wypada powiedzieć, że mamy tu ładowarkę indukcyjną, 12-woltowe gniazdo, na 180 W maksymalnie, USB, tradycyjne złącze, mój pendrive mini tam jest włożony, no i USB-C do ładowania urządzeń.
i takie rzeczy. No i podłokietnik też jest wyłożony miękką skórką, pewnie ze sztucznej krowy, jak to w dzisiejszych trendach. Moi mili, jeśli chodzi o ten samochód, to jeszcze zobaczymy, co tu pod maską się kryje, bo na pewno wiele zobaczymy. To jest tak, że zasięgiem szału nie robi, nie urywa. Będziemy musieli no dość często ten samochód ładować. Niby tam Honda deklaruje, że tam 400 km bodajże katalogowo jest do zrobienia, ale wiecie, ja wam powiem prawdę na temat aut elektrycznych. Tak naprawdę nigdy nie będziemy, albo bardzo rzadko, może nie nigdy, będziemy robić tak, że ładujemy do 100%, bo po prostu trwa to bardzo długo. No chyba, że w domu dzień, noc będziemy ładować, to wtedy może się to sprawdzi. Ale generalnie ładujemy przy okolicach 20%, bo nikt chyba o normalnym mózgu i zmysłach nie będzie do zera próbował wjeździć elektryka i będzie tworzył korki potężne, wzywał lawetę do odholowania i tak dalej. Więc nigdy nie wykorzystujemy tego zasięgu od 100 do zera. Raczej tak w 70% korzystamy z deklarowanego zasięgu, żeby bezpiecznie się poruszać. 60 nawet, między 20 a 80. I tu mamy ten problem, że jeżeli auto w teorii daje nam okolice 400 km, to tak naprawdę tego praktycznego zasięgu będzie 300 albo mniej, bo rzadko kiedy będziemy wykorzystywać cały bak paliwa w postaci tych baterii, które tu są, prawda? Tak jak w spalinówce możemy często tankować do pełna w chwilę i wyjeździć do krytycznej rezerwy. Tu raczej w elektrykach nie będzie wielu śmiałków, wielu bezmyślnych śmiałków, którzy będą tak robić. No i widzicie, no gadam, opowiadam wam o tym, tu nawet mamy o dziwo wygłuszenie maski, nie wiem za bardzo po co, no ale jest. No i wszystko zabudowane. Jakiś tam płyn do spryskiwaczy wlejemy i takie tam pierdoły. Problem z elektrykami polega na tym, że zazwyczaj ich nie słychać, dopiero je widać. No tutaj on wytwarza takie odgłosy, jak uruchamiamy, może wam to uda, uda mi się to wam zaprezentować. Mózg mi się rozpuszcza. I usłyszycie, no strasznie głośne to jest na zewnątrz, może to tam można gdzieś wyregulować, ale jak jedziemy tym samochodem, to mamy wrażenie, i żona to stwierdziła, że czujemy się jak w samolocie. Jakiś ten silnik elektryczny, te efekty dźwiękowe, nie wiem, w kabinie są takie, że no to tak brzmi jak samolot odrzutowy. Nie to, że huk jest straszny w kabinie, nie o to chodzi, tylko właśnie o te dziwne częstotliwości, dziwne dźwięki, które nas w kabinie no otaczają, ze wszystkich stron dochodzą. Także wrażenie, jakbyśmy podróżowali samolotem pasażerskim. Czy to fajne? No nie wiem, no nie mi to oceniać. Wy to sobie już ocenicie, jak odbędziecie jazdę próbną takim samochodem. Ja nie jestem może do końca fanem takich odgłosów. Wiele elektryków nie wytwarza takich dźwięków w czasie jazdy. Ten wytwarza. Bolączką jeszcze tego auta jest to, że szarpie, rwie jak zły, jak, no bo wiecie, moment jest dostępny, całkowity, maksymalny moment od początku wciśnięcia pedału gazu, więc jak chcemy mocniej ruszyć, to uślizgujemy przednie koła, nie ma tu napędu 4x4, jesteśmy w ośce, no i to są te niestety minusy tej konstrukcji, jakie odkryłem do tej pory. Oprócz tego właśnie, że muszę go podpinać pod kabel, zaraz znowu będę ładował, żeby do Warszawy wrócić, to mówię, nie za duży zasięg realny, szacunkowy, tak około 300 km, co zobaczycie na zdjęciach, jak naładowałem do 100% w Warszawie, zanim tu przyjechałem, to raptem 300 z groszami, od 100% podkreślam, do zera liczony, te 300, tam kilkanaście, więc no szału nie ma, wygląd fajny, podoba mi się, ogólnie auto jest interesujące, światła mijania dobre, fajnie oświetlają drogę, światła drogowe też nie najgorsze, jest ok. W zasadzie nie ma się do czego przyczepić, no gdyby nie fakt, że no trochę będzie zachodu z tym autem, jeśli chodzi o jego podładowywanie. Cena powyżej 200 tysięcy tej wersji, zdaje się katalogowo 230 z groszami. No też, powiedzmy, szału nie robi, biorąc pod uwagę konkurencję, ale auto na pewno ciekawe, na pewno ładne i na pewno przyjemne w prowadzeniu. No nie licząc tych odgłosów samolotu pasażerskiego. No to troszkę jeszcze pojedziemy i myślę, że to będzie wszystko. Moi drodzy, jazda tą Hondą jest przyjemna, aczkolwiek gdy przyciśniemy, z racji tego, że nie mamy tu czterobuta napędu na cztery koła, to i koła są lekko skręcone, to za każdym razem ruszamy z piskiem opon, jakbyśmy się mega starali upalić gumę, więc troszeczkę jest to denerwujące, szczególnie gdy chcemy szybko na przykład ruszyć. To wam pokażę, zatrzymam się. Przyspieszę na prostym. Jeszcze jesteśmy w stanie w tym trybie normalnym to zrobić. Natomiast gdybyśmy to robili no, szybciutko włączając się do ruchu, chcąc skręcić, no to lepiej operować ostrożnie pedałem gazu, bo no, zrywa i opony się kręcą, piszczą, więc już kilka razy tego doświadczyłem. A wcale nie miałem wrażenia, że samochód wyrywa jakoś niebywale
do przodu, zresztą przy tych parametrach tam 200 koni i 300, raptem 300 Nm z grosikami, tam to też szału tu nie ma na papierze. To taka moja uwaga odnośnie wyrywności, tracenia trakcji, przyczepności przez napęd na przednią oś. Druga sprawa to jest zużycie energii, które bardzo jest fajne. 16,4 na dystansie niemal 400 km z moich testów. To jest tylko moje zużycie. Od wczoraj jak wracałem, 180 km trasa powrotna w nocy. Niezaładowany samochód, dwie dorosłe osoby, dwójka dzieci z jakimś tam nie za ciężkim bagażem. Dobra temperatura powrotna, około 20 stopni cała po pierwszej w nocy. No, upalny klimacik. Więc takie idealne warunki, żeby możliwie mało zużyło energii to auto, i faktycznie 14,5 poniżej 15 udawało się przez całą trasę do momentu obwodnicy i jazdy 120-130 na godzinę utrzymać. Także tu mogę pochwalić Hondę za zużycie energii, jest na tym polu dobrze. Jak powiedziałem Wam, z tym problemem jest właśnie utrata przyczepności, odgłosy trochę takiego samolotu pasażerskiego, jak to w prezentacji już wspomniałem. Zobaczymy, jak to będzie, jak tutaj sobie teraz spróbujemy zawrócić. Widzicie, co się dzieje? Ruszyłem nieco mocniej. No i musiałem się ratować zawracaniem, bo nie dało się. No bardzo, jeszcze żebyśmy mieli napęd na tył, to ładnie byśmy zarzucili kuperkiem i byśmy się pięknie zmieścili w tej nawrotce, a tak niestety nie udało się. Więc to jest taki mój minus pewien, który zauważam. Troszeczkę też przy wciśnięciu w lekkim łuku jest taka niestabilność układu kierowniczego, bo jednak wyrywa, jak to w elektryku. Fajny samochód, bardzo mi się podoba, duże lusterka, co prawda nieprzyciemniane i wydaje mi się, że nie ma tej opcji, o ile wsteczne jak najbardziej przyciemniane w nocy, to była fajna rzecz. Czekajcie, wiecie, że Wam to zademonstruję tutaj. Spróbujemy sobie tu zawrócić, albo po prostu nie zawrócić, tylko tak się ustawimy do włączenia do ruchu, żeby nie było, że rzucam sobie na wiatr. Pusto i spróbujmy. No masakra. Generalnie jest masakra pod tym względem, że jeżeli lubimy sobie dynamicznie pojechać, to raczej to nie jest auto elektryczne dla nas. To już chyba I made my point. Tak mi się wydaje, że już wystarczy argumentów. Nie ma przyciemnionych wielkich luster w nocy, to trochę irytuje, szczególnie, że ludzie często walą tymi światłami w niebo, źle ustawione są lampy, albo na drogowych jadą i zapominają, albo mają krzywo ustawione żarówki odwrotnie włożone i inne tam retrofity, więc jest to problem, ale pochwała zasługuje, że duże są te lusterka, bardzo duże. No, kabina jest fajna, fajnie to auto jest zaprojektowane, nic nie trzeszczy, nic nie skrzypi, te odgłosy takie nie są może zbyt przyjemne. Jak ktoś nie jest oswojony, trzeba się przyzwyczaić. To takie szmery, popiskiwania, to wszystko brzmi tak. No, posłuchajcie teraz, czekajcie, jeszcze Wam może otworzę. Nie wiem dlaczego. No, dobra, otwieramy. Szyby oczywiście zwykłe, nie klejone. Tu mam taką boczną drogę, więc mogę takie rzeczy zrobić. On wydaje z siebie takie odgłosy, ten samochód, jak jedzie, dosyć głośne, co jest dobre, że nas słychać, że raczej ludzie nie powinni nas przeoczyć. Tego w samochodzie raczej nie usłyszymy, bo to wydaje ten samochód te odgłosy do przodu. Ale cóż, no, podsumowując, bo mówię, ten test będzie dosyć krótki ze względu na to, że te elektryki nie cieszą się jakąś wielką popularnością. Oglądanie tych materiałów nigdy nie idzie w jakieś wysokie wyniki. Raczej mizernie to wygląda, te auta EV w Polsce. Nie wiedzieć czemu ludzie nie chcą ich oglądać. No, jakaś koniec drogi, ciężarówka stoi. No i tyle. Samochód fajny, dałbym mu szansę, ale testując przed tym, dosłownie przed tym, miałem Hondę ZR-V i wydaje mi się, że byłoby to dużo ciekawsze auto w podobnych pieniądzach, nawet może troszkę taniej da się wyrwać, oferujące no, bardzo dobry zasięg w okolicach tych 800-900 km względem tutaj tych powiedzmy okolic 300 i ponowne ładowanie. Szereg bardzo, bardzo fajnych rozwiązań w jednym i w drugim aucie, zarówno w Hondzie ZR-V, jak i właśnie tym naszym tworze elektrycznym. Ale gdybym, abstrahując się od tego, co było na początku materiału, czyli genialna sprawa z tymi buspasami, parkowaniem w płatnej strefie za darmo, to są te ogromne atuty auta elektrycznego. Gdyby tego ustawa nie gwarantowała, to ja bym kompletnie nie popatrzył, mając tak fajne auto jak Honda ZR-V, na ten samochód, bo po prostu tamten jest pod każdym względem dla mnie
fajniejszy i daje mi ten gigantyczny zasięg, nie muszę kalkulować, czy dojadę, czy nie. No, zawieszenie pracuje dobrze, ogólne wrażenia z jazdy są jak najbardziej pozytywne, nie licząc tego właśnie dynamicznego jeżdżenia, że mamy wtedy problem, bo niestety auto nie daje tej przyczepności jak auta z napędem na 4 koła. To są moje takie jedyne uwagi, jeśli chodzi o niezbyt zadowalające rzeczy. A tak poza tym i oświetlenie z tymi poczwórnymi lampami mijania z przodu, tak samo jak w ZRH. To jest w ogóle fajne, że te reflektory mają 4 segmenty świecące, nie tak jak w większości świateł, światła mijania lewe, prawe, ale mają poczwórne te światła, czyli po 2 na każdą stronę. I to fajnie, fajnie się sprawdza w nocy, fajnie też wygląda i bardzo fajnie oświetla drogę. Także to też na plus, na pewno jednej i drugiej Hondy, to też zwróciłem na to uwagę. Drogowe bez szału. Miałem już samochody z o wiele lepszymi światłami drogowymi, ale tutaj mijania naprawdę dobrze i szeroko i fajnie to jest oświetlone. Więc Honda, no w końcu Japończyk, jak to zawsze powtarzam, japońskie auta są pewnymi autami od strony mechanicznej. Zobaczymy, jak będzie z elektrykami Hondy, ale póki co myślę, że jest to bardzo dobry początek przygody Hondy, pierwszy elektryczny SUV tej marki. No i tyle. Dzięki za oglądanie tego materiału, dajcie znać, co sądzicie o tym samochodzie, zużycie energii po zrobieniu niemal 400 km, 16,4, od wczoraj 15,1, to są moje wyniki, tutaj mamy takie statystyki jeszcze, co widzicie teraz, poprzednich wyskoków, wiadomo, że te obecne wyniki zużycia energii są podyktowane spokojną jazdą, więc będzie dużo, dużo więcej ten samochód wciągał, gdy pojedziemy szybko, dynamicznie i nie będziemy odzyskiwać manetkami energii kinetycznej, ładować jednocześnie wytracając prędkość, oszczędzając układ hamulcowy, ładować akumulator trakcyjny. Tyle, bo już się robi znowu pół godziny materiału, myślę, że wystarczy i do zobaczenia w kolejnych testach. Dajcie znać, czy chcielibyście jeździć takim elektrykiem, czy wolelibyście chociażby wspomnianą właśnie Hondę ZR-V, czy może zupełnie inny auto? Chętnie z Wami podyskutuję pod filmem w komentarzach. Na razie. Bardzo fajne też kamery cofania w dzisiejszych czasach. No już głupio, żeby japońskie auto miało słabą kamerę cofania. Więc też tu wszystko dobrze widać. No to nagrywanie dla Was, cofanie, to wymaga lekkiej chwili koncentracji i podzielności uwagi, żeby nie było przygody. Ale chyba wszystko ok. No i generalnie jestem jak najbardziej zadowolony z tego samochodu. Niestety nie ma ideałów, jak to zawsze powtarzam, i pewne rzeczy mogą być zawsze lepiej rozwiązane w każdym aucie, nie dotyczy to tylko marki Honda oczywiście, ale generalnie nie ma się do czego za bardzo przyczepić, jeśli chodzi o rozwiązania wnętrza, kabiny, jest dobrze. Dobra, dojechaliśmy moi drodzy, pora kończyć zabawę, jedziemy na park, przestawiamy, no i ostatni rzut na matrycę. To by było wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Na razie.